Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest trzecia godzina naszego maratonu. Jest nowa ekipa, nowa energia, nowi ludzie. Ja jestem Konrad Calik, a ze mną jest... Aleksandra Kromka, Anna Masłoń, Julia Kasperkiewicz i Kasper Ładoń. Naszym tematem, przynajmniej wyjściowym, będą dzisiaj optony, a dokąd zawędrujemy później, dokąd dopłyniemy, to sami się przekonamy. Olu, opowiedz nam może mniej więcej, czym są te optony, o których mamy dzisiaj rozmawiać. A więc zaczniemy od tego, że Lem wyobrażał sobie e-booki jako kryształki, na których zapisywano treści odtwarzane na specjalnym urządzeniu, co słusznie może się kojarzyć ze współczesnymi tabletami. Urządzenie to nazywał optonem, choć dzisiaj większość z nas mówi o nim Kindle. Choć czytelnik e-booków jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, to autorzy science fiction wyobrażali sobie podobne wynalazki już w pierwszej połowie XX wieku. W kwietniu 1935 roku magazyn Everyday Science and Mechanics opisał urządzenie, na którym książki dostępne były w postaci mikrofilmów powiększanych przez czytnik. W roku 1961 z kolei genialny pisarz, wizjoner Stanisław Lem w powieści Powrót z gwiazd napisał: w księgarni nie było książek, nie drukowano ich już od pół wieku bez mała, nie można już było szperać po półkach, ważyć w ręce tomów, czuć ich ciężaru zapowiadającego rozmiar lektury. Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią, czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. Ani wcześniej, ani później nikt tak dokładnie nie opisał idei czytnika e-booków, który w powszechnym użytku pojawi się dopiero na początku XXI wieku. Czyli tak jak się dowiedzieliśmy, Lem wyobraził sobie e-booki jako kryształki i nazwał je optonami. Teraz współcześnie nazywamy to e-bookami. Otóż to, więc jak już mogliśmy się dowiedzieć, pojęcie optony zostało wymyślone przez Stanisława Lema. A kim był Lem? Urodził się on we wrześniu 1921 roku w Lwowie i tam też spędził swoją młodość. Chociaż studiował medycynę, to przyszłość swoją związał z literaturą science fiction. Był pisarzem, futurologiem i filozofem. A mnie to najbardziej mnie to zadziwia, jaką ten chłop miał potężną wyobraźnię na zasadzie, że... Nie wiem, tak patrząc teraz, czy e-booki wydają się wam takie straszne? Bo szczerze, z opisu, który mogliśmy usłyszeć wcześniej, czy tak naprawdę z cytatu, to, no nie wiem, można... Wyobraźnia mi zadziałała w taki sposób, że no jakby to już było, powiedzmy, koniec ludzkości, już tak naprawdę cały dorobek intelektualny, to jest koniec dorobku intelektualnego, a jednak, no, jak widzimy teraz, nie jest to nic takiego strasznego. Tak, zdecydowanie muszę tutaj przyznać, że Lem strasznie to zawikłał, to pojęcie e-booków. Jednakże teraz się bardzo to sprostowało i myślę, że każda osoba, a raczej większość wie, co to są e-booki i miała przynajmniej chociaż raz w życiu doświadczenie z e-bookami, czy choćby nawet słyszała gdziekolwiek. A ty, Anno, miałaś jakieś doświadczenie z e-bookami? Miałam doświadczenie, próbowałam coś czytać, aczkolwiek nie porwało mnie to, szczególnie wolę książki papierowe, ale chciałabym jeszcze tutaj wtrącić, że faktycznie opis e-booków w wykonaniu Lema jest taki trudny, skomplikowany i zastanawiam się, jak Lem opisałby nasze smartfony, które byłyby na pewno w takim opisie jeszcze bardziej przerażające niż e-booki. Myślę, że tutaj na pewno bardzo ciekawą kwestię poruszyłaś, dlatego że jeśli czytaliśmy jakiekolwiek dzieła Lema, to wiadomo, że właśnie pan Stanisław, autor właśnie wielu dzieł, bardzo wikłał swoje przekonania, bardzo raczej było to w sposób taki mniej jasny dla nas współcześnie i było to bardziej takie mniej zrozumiałe dla współczesnego czytelnika. Jednakże można, myślę, że to przełoży właśnie słownik Lema na współczesność. A jak ty myślisz, Konradzie? Aczkolwiek taki jego styl znalazł mnóstwo zwolenników. Był chyba najpopularniejszym polskim pisarzem science fiction swoich czasów.